widzą, ja? Wszyscy chyba znają to na mapu Muzieta. To je krówci, to je dludzi, to kasiewskie stoleca. To są base, to są skrzepce, to łezny cię kasieba. Łezny cię kasieba, base, skrzepce, krówci, dludzi, to kasiewskie stoleca. To je rydel, to je tyć, to są chłejne, widle gnojne. Chłejne, widle gnojne, rydel, tyć, łezny cię kasieba, base, skrzepce, krówci, dludzi, to kasiewskie stoleca. To je prosty, to je krzewi, to je telnik, łelo, łezni. Telni, kuelo, łezni, prosty, krzewi, wojne, widle, gnojne, rydel, tyć, łezny, cię, kasieba, base, skrzepce, krótsi, ludzi, to kasiewskie stoleca. To są chyci, to są ptyci, to są treści, pultrojeci. Pyk, pyk, pultrojeci. Telni, kuelo, łezni, prosty, krzewi, pojne, widle, gnojne, rydel, tyć, łezny, cię, kasieba, base, skrzepce, krótsi, ludzi, to kasiewskie stoleca. To je fleka, to je wół, to je cali, a to kul. Cali, pól, kleka, wół, tyk, tyk, pól, troje. Telni, kuelo, łezni, prosty, krzemi, chłojne, widle, gnojne, rydel, tyć, łezny, czy kasieba, base, skrzepce, krótci, ludzi, to kasiewskie stoleca. To je myli, to je wierdzi, to są instrumenta w sierdzi. Krótkie, długie, bardzo dobrze. Ale pani, ja muszę zadać dodatkowe pytanie. Jakie będzie lepsze? Jak to uważa? Jak to uważa? A ja się pytam pani. Obojętnie. Byle jaki, byle by był. Obojętnie to się w trumnie leży. Byle jaki, byle by był. Nie no, ale tak jakby pani miała wybór, no to jaki? Wysoki. To długi. Ale... Nie wysoki, tylko krótki czy długi. No to długi. Długi, no. O to mi chodziło. Wiecie, każda kobieta mówi, że długość nie ma znaczenia, liczy się operator, ale jak przyjdzie to do tego, to każda się przyzna, że długi. Także, to kasiewskie stoleca. Kaszubska stolica. Tak, to kaszubska stolica. A teraz ja też mam dodatkowe pytanie. Co jest stolicą Kaszub? Nie podpowiadamy. Kartuzy. Nie, Kartuzy nie. Kartuzy bardzo chcą być stolicą Kaszub, ale pod względem historycznym trzeba powiedzieć, że stolicą Kaszub jest Gdańsk. To prosto. Ale dzisiaj, 24 sierpnia, ja mogę oficjalnie powiedzieć, że stolicą Kaszub jest Puck. Tak, brawo. To są base, to są skrzepce. Kontrabas i skrzypce? Kontrabas i skrzypce, bardzo dobrze. A czym się różni kontrabas od skrzypiec? Jest większy. Jest większy, no. Niestety. To łeznecie kasieba. To jest oznacza kaszubę. To znaczy kaszub? Tak, to oznacza kaszubę, bardzo dobrze. To je rejdel, to je tyć. Obrazki podpowiadają. No dobra. Tyczka to jest do bielizny, taka co była, jo? Jo. A to łopata, jo? Łopata, bardzo dobrze. Tyczka do bielizny i łopata. To są chojne, widle gnojne. Choinka i widły gnojne. Gnojne. No, do gnoju? Do gnoju. Widły, do czego gnoju, te widły? Do gnoju. Do gnoju, tak? No właśnie. Szkoda, że pani się dopiero później poprawiła. Bo ja prosiłem o literacki język polski. Więc nie widły do gnoju, tylko tak jak pani powiedziała, do... Obornika. Obornika, bardzo dobrze. A niech pani sobie wyobrazi teraz, jaki świat byłby piękny. W ogóle polska polityka. Jakby jeden poseł do drugiego mówił ty oborniku zamiast ty gnoju. No przecież byłoby pięknie. To je prosty, to je krzewi. Proste krzywe.
proste, krzywe. Pani to ma dzisiaj zadanie. Krótki, długi, prosty, krzywy, Matko Boska. No i wie pani, ja się nie mogę powstrzymać. Jaki będzie lepszy? O Jezu. Chyba prosty. Prosty? No. Ja wiem, myślałem, że krzywy, bo on tak lepiej zagidli tam, no ale... To jest tylny kuelo łezni. To jest tylnie koło? No, od? Od wozu. Tak, tylne koło od wozu. A teraz pani Teresko, czy pani wie, że wozy takie drabiniaste na Kaszubach mają 9 kół? Nie. A wierzy pani mi? Nie, nie wierzę. Pani Tereska mi nie wierzy, no to ja jej zaraz udowodnię. Niech pani patrzy. Dwa prawe są. No. Dwa lewe są. Podwójne. Dwa z tyłu są. Dwa z przodu są i zapasowe. Jest 9? No tak. No, no, widzi pani. To są chyci. Motyka? Tak, motyka, bardzo dobrze. Słuchajcie, pani Danka jest jak na razie jedyną osobą, która poprawnie wszystko odgaduje. Bo tak wszyscy mi mówią, że to są grabie. No, a grabie nie. To są ptyci. Ptaszki. Ptaszki, a na obrazku jakie mamy ptaszki? Jasne. Wróble, tak, żółte. Mają. Proszę państwa, od kiedy wróble mają żółte brzuszki? Nie wiem, chyba że pod Warszawą mają żółte brzuszki, to tak. U nas wróble są szare, a wsikorki mają żółte brzuszki, tak? No, a teraz ja mam dla pani zadanie, żeby pani mi powiedziała, bo na tym obrazku są, wiadomo, ptaszki. No i są samce i samice. Powiedzmy sobie, niektóre z nich to jest samiec, a które samica? Chyba ten większy to samiec, a ten mniejszy to samiczki. No, ten większy to samiec, a ten mniejszy to samiczki. Tak. A teraz mi pani powie dlaczego. Nie wiem. Widzi pani, bo jak jest dyskoteka i dziewczyny stoją razem, to samiec już podchodzi, już jest taki gotowy, nie? Wszystko tego. A one jeszcze stoją i udają focha, że nie chcą. Także to są preści pultrojeci. To jest trudne. Tak. Ja nie wiem, to są jakieś pieniądze, dukaty jakieś. No, pieniądze bardzo dobrze. Ja tutaj jakieś, podpowiem. No. To są pruskie pieniądze. Pultrojaki. Pultrojaki. Te pieniądze były bardzo długo tutaj na naszych terenach. Jak to sobie za gramcą w Wierzchujce, nie, nie? Także to jest kleka. Jezu, nie wiem. Kleka, ja pani powiem, ja dam taką podpowiedź, a wtedy pani mi powie, co to jest. Jak gospodarz nie miał konia, to zakładał to kobiecie na głowę i nią orał pole. Dobre. Nie wiem. A nie, pani nie wie, bo pani z miasta. Nie, tak. To jest homonto. Tylko to nie jest takie homonto dla konia, tylko dla tego zwierzęcia, które mamy obok, i pani Danka nam zaraz powie, że to jest wół, czyli? Normalnie wół. No normalnie wół, po prostu. To jest cały, a to pół. To jest cały, a to pół. To jest cały, a to pół. Pół by się przydało, nie? Na odwagę. No, no. To jest myli, to jest wielki. Co na mnie zresztą tak. Małe wielki. No, biorę moment, bo ja muszę dać mikrofon. Małe, duże. Małe, duże. Jak już wiemy, pani Danka woli duże. To są instrumenta wszelci. To są instrumenta wszystkie. Tak, to są wszystkie instrumenty. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Brawo, brawo, brawo. Moment, moment, moment. Teraz pani Teresa z panią Danką mają nagrodę. Mogą nam te kaszubskie nuty ładnie zwinąć w rulonie.